chwilkę, zanim odczytasz, chciałbym powiedzieć, że jeżeli są taka informacja, jeżeli są heroldowie rycerzy, którzy chcieliby na swój własny sposób zapowiedzieć swojego rycerza i pomóc mu przedstawić się nam wszystkim i oczywiście Loży Dam zareklamować jak najlepiej tegoż rycerza, to będę zapraszał go tutaj pod naszą lożę. Ja wtedy prezentuję na kilka chwil mikrofon, żeby było lepiej słychać. Wiesław z Oławy herbu Wilk przeciwko Krzyżakowi. Druga walka. Herbu Świnia i Księżyc oczywiście. Krzyżak. Walka druga. Przygotowują się po tej walce Tomasz Kuliński i Michał Kwieciński. Wojtek z Kielc. I czwarta, Cortez z Michałem Filipeckim. Resztę będziemy podawać w dalszej kolejności, bo to i tak trudno spamiętać. Wiesławie, Krzyżaku, jesteście gotowi? Wzywam was na pole. I od tej pory macie 2 minuty na stawienie się. Aha, tu Wilk, Krzyżak, Tomasz Kuliński, Michał Kwieciński. Grupa B. Mirosław Markowski, Wojtek Skielc, Cortez, Michał Filipecki. Grupa C. Robert Szatecki, Igor Zeller, pan Andrzej Kij, Łukasz Zygmunt. Grupa D. Marcin Waszkielis, Piotr z Nowego Sącza, Dawid Zombik. No i to koniec, bo jest to grupa 3-osobowa. Tak, zgadza. W modlitwie do walki przygotowuje się czempion, zwycięzca zeszłorocznej edycji turnieju Miecza Długiego, szlachetny pan Wiesław Zoławy, herbu Wilk! Brawo dla niego! Wiesław Zoławy, herbu Wilk, najlepszy walczący w zeszłym roku. Jak pójdzie w tym roku, to się okaże. I jego przeciwnik, również znakomity rycerz, pokłonił się Loży Dam. Wielokrotny reprezentant Polski na Bitwie Narodów. Mateusz Wnuk-Lipiński, zwany Krzyżakiem herbu. Świnia i słoń, i gwiazda, tak? Świnia. Brawo, drodzy państwo! Krzyżak! Jemu również można dopingować. Wiesław w szacie czarnej, Krzyżak w szacie szarej. Szaro-szarej właściwie. A jeszcze zanim rycerze zaczniecie, najważniejsza rzecz, bo nie powitaliśmy osób najważniejszych na tym turnieju. Nic by się bez nich tutaj nie wydarzyło. Nasza wspaniała, jedyna, cudowna, najpiękniejsza Loża Dam! Brawa dla tych pięknych pań. A teraz panowie, już możecie rozpoczynać. Dobrze, czas gotowy? Sędziowie gotowi? Radku, wy sędziujecie kogo? Co wchodzi w Wiesława, tak? Wy sędziujecie, co wchodzi w Krzyżaka. Dobrze, dziękuję. Uwaga! Walka! I rozpoczęli, drodzy państwo. Oj, pierwsze obalenie, podcięcie! Na korzyść Krzyżaka. Drodzy państwo, to tylko legendy, że w Mieczu Długim wolno jedynie zadawać ciosy bronią. To nieprawda, w Mieczu Długim można również uderzać kopią, można wykonywać rzuty, można uderzać bronią. Stop! Odpadła część. Odpadła część uzbrojenia ochronnego. A, to jest tylko tarczka, tak? Dobrze. Można kontynuować. Drodzy państwo, zagrzejmy ich trochę do walki. Pierwsza walka, duża presja, brawa dla nich, brawa! Wiesław,
kontra Krzyżak. Jeszcze klej go! Ładnie! Teraz nogę! Bigo, Krzyżak, bigo! Teraz ostatnie! Nogę mu wuj! Bigo! Dobrze, 10 sekund. Dawaj, Wiesiu, kosz. Dawaj, Wiesiu. To jest Krzyżak, dawaj. Wiesiu, dawaj. Oj. Stop, stop. Koniec walki. Brawo, drodzy państwo. Panowie sędziowie, proszę. Znów się pokłonił. Pięknie. Czekamy na werdykt. Werdykt walczących. Ja, drodzy państwo, chciałbym dodać, że oczywiście oprócz nagród, które są bardzo wartościowe w tym turnieju wręczanym przez naszych tutaj organizatorów i sędziów za to, kto będzie najlepszy w walkach, nasze damy dworu wręczają swoje własne prezenty od loży dam, dla tego, który jest najszlachetniejszy, najbardziej prawy, najdzielniejszy, najbardziej honorowy. Chciałoby się rzec, posiada wszystkie zalety, jakie tylko mężczyzna posiadać powinien. Dlatego każdy z rycerzy musi rywalizować o tytuł właśnie tego najdzielniejszego. Sędziowie teraz naradzają się. No, ponieważ no, walka była od razu, pierwsza walka na wysokim poziomie. Bardzo szybka, dwóch dobrych zawodników i niestety będziecie panowie mieli pół minuty dogrywki. A więc, drodzy państwo, zapraszamy Krzyżak kontra Wiesław Zdoławy. 30 sekund dogrywki. Czekamy na przygotowanie się do walki. Dobrze. Panowie gotowi? Panowie sędziowie gotowi, czas gotów. Uwaga, pół minuty do grywki. Walka! I rozpoczynamy dalej walkę. 30 sekund to nie jest wiele czasu walcząc, jeżeli chcecie zwyciężyć, musicie spiąć się. Zabrać do roboty. Stop! Koniec, koniec! Stop! Tak, w momencie, kiedy krzyczałem stop, Krzyżak już chciał uderzyć, ale ładnie powstrzymał cięcie.